Jak możecie zobaczyć, ja wybrałem dokładnie Renegade Riderkę. Dzisiaj mieliśmy ubrać skiny, w których idziemy na event. Ja, jako że idę w tym skinie dzisiaj na event, no to będę miał, szczerze powiem, no trochę przypał. Dlatego, że dużo osób będzie chciało mnie atakować i dlatego, że nie jest to custom na świecie kreatywnym, tylko w zwykłej grze i możemy się bić od początku. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, no i zobaczymy, czy Eweli uda się odgadnąć, że to jestem ja. Lecimy, zbieramy macy i wydaje mi się, jakbym miała strzelić, nie widząc żadnego skina, miałabym strzelić. Jakiego skina Rafał by wybrał? No nie wiem, czemu obstałem jakiegoś w garniaku. Jakiegoś Jonesiego w garniaku. Jakbym miała w ciemno strzelić, to tak bym właśnie powiedziała. A jak będzie, to za chwilę się przekonam. Tak mi się wydaje, że wszyscy takie eleganckie skiny wybiorą. Chociaż ja nie do końca jestem w temacie, co ma być właśnie w nowym właśnie rozdziale. Wiem, że jakiś tutaj rozłam, to może będą jakieś... No zobaczymy za chwilę. Pomysł na ten odcinek jest bardzo prosty. Lecimy tym razem tutaj gdzieś na plażę, ponieważ tutaj jest bardzo dużo kamienia, z tego co widziałem. I jeśli chodzi o przedmioty, możemy grać tak naprawdę wszystkim. Tym, co chcemy. Ale ja na pewno na takie duże wydarzenie ubrałabym coś takiego eleganckiego. Zobaczymy, czy tutaj widzowie i Rafał też tak samo myśli. Ja lecę tutaj na tą plażę, dlatego że tutaj jest bardzo dużo maców na samym wstępie, tylko dobrze by było też znaleźć nam jakieś leczenie. Z tego co widać, moi internet też troszeczkę troluje. Ej, mega, jestem ciekawa, jakiego skina wybrał Rafał, bo w dzisiejszym odcinku, o właśnie, o czymś takim tutaj mówię, że wydaje mi się, że Rafał będzie miał coś bardzo podobnego. Ej, tu miało być dużo rzeczy, a tak naprawdę prawie tutaj nic nie ma. Ja będę musiał się mega ukrywać dzisiaj przed wszystkimi, nie tylko przed Ewelą, a przed widzami tak samo. Także, o, ty, dobre rzeczy dostałem na początek, bardzo dobrze. Mamy lunchpada do uciekania, jest koks. Tutaj ktoś zalicza twarde lądowanie, współczuję. Tutaj mamy torcik, to jest chyba z urodzin Fortnite'a. Ten skin, no wątpię, żeby Rafał coś takiego wybrał, ale tam znowu widzę jakiegoś skina w garniatku i właśnie wydaje mi się, że Rafał też wybrał coś takiego. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Mamy czas do top 10, jest 75 osób, także nie jest aż tak dużo. Nie wiem, czy to na plus, czy na minus. No i tutaj dopiero mogą się bić od jakiejś strefy. Nie muszą czekać na bronię, także to jest ułatwienie dla mnie. Bo wiem, że Rafał na pewno będzie miał dużo maców, a inne osoby niekoniecznie, więc zobaczymy. Ej, wiecie co? Mamy tornado w strefie, będę kampił w tornadzie. Na razie zbieramy macy. No nie mam nic do leczenia, to mnie trochę martwi. Mamy tutaj małe potki z tego, co widzę. Ej, jest dobrze, na razie jest bardzo dobrze, uleczmy się. Gramy na full detalach dzisiaj, no bo jako, że jest to ostatni taki customik, no to wiecie... Musimy uważać. I czy oni się mogą bić od początku już? Nie mówcie. PSQ tutaj eliminuje. O, ten skubaniec. Ładnie, ładnie. Twitterowy team. Ładnie. Dobra, mamy dosyć dużo maców. Dobrze by było jeszcze jakiegoś na przykład ulepszonego chesta znaleźć. To by było mega super. Kto tu kampi w rogu z 5 HP? Co to w ogóle ma być? A to Rafał. W ogóle Rafał teraz nagrywa 10 dni do sezonu. I on teraz jest, wiecie, tak głęboko w tym wszystkim, także on tutaj mógł swój umysł jakoś, wiecie, wejść w zakamarki swojego umysłu i na przykład wybrał fioletowego skina, bo temat przewodni to jest na przykład fioletowe coś tam. Na przykład plecak jakiś tam, bo wiem, jedną rzecz mi powiedział o nowym rozdziale, że jakiś tam plecak może symbolizować to, co się będzie działo. I może on ubrał ten plecak. Mówiłem o ulepszonym czeście i zobaczcie, co znalazłem. Ej, ale kozak. Czekaj, co będę miał? Uwaga! I mamy Gogana. Bierzemy Gogana w takim razie. Mamy też SMG-ka fajnego. Bo wiecie co? Czego nie mamy? AWP może sobie wywalimy. Nie mamy, wiecie czego? Nie mamy dużej potki. I to mnie trochę boli. Dobra, mamy tutaj skina z króliczkiem na plecach. Wydaje mi się, że Rafał by nie ubrał takiego skina, więc lecimy dalej. W ogóle pierwszy raz tu przyleciałem i zobaczcie, nikogo tu nie ma. Pewnie na grocie są wszyscy. Piłkarka to też na pewno nie Rafał. I wydaje mi się, że na pewno na 99,9% Rafał wybrał w dzisiejszym odcinku faceta. Jeszcze wam tutaj powiem przy tym zbieraniu. Dzisiaj będę miał streama, więc zapraszam was wszystkich na tego streama, bo będzie to stream z eventu. Będzie w opisie jakby co. Ej, to jest chyba jeden z nowych skinów, ale myślisz, że Rafał by wybrał takiego skina, bo nie jest nowy, czy jakiś widz sobie kupił i dlatego chciał go ubrać? Tak mi się bardziej wydaje, że to ta druga opcja. Ej, rzeczy mamy spoko, ale boję się tego full klatek mojego. Ej, Ewela się chyba teraz rozłączyła na Discordzie, bo był taki dźwięk. Mam nadzieję, że ona mnie nie słyszała. Tu ktoś sobie siedzi i w ogóle tam ktoś chyba niepotrzebnie kogoś porobił, w sensie oni się nie mogą jeszcze bić, a on tam kogoś zaatakował. On tutaj w ogóle ogląda sobie wir, tak? Kampi sobie na jakiejś górce. Nie ma w ogóle plecaka. Też musimy na pewno zwracać uwagę na to, czy ktoś ma plecak, czy nie. Bo na bank Rafał będzie miał plecak. I właśnie zaraz mam nadzieję, że spotkam taką osobę, która będzie miała ten plecak, tą taką kulę. W ogóle czemu wszyscy mają te skiny? Ale jak ktoś będzie miał ten plecak, tą kulę, to na pewno to jest Rafał, także szukamy tego. Dobra, Kicie, dawaj coś fajnego. Fioletowa pompa, nie chcę... Ej, a jakby go wynająć? Ej, brakuje nam mi 15, tylko on będzie strzelał do innych, a jeszcze nie możemy się bić. Ej, a my, może Rafał tak jesteś ubrał. Właśnie...
mam dylemat. Czy Rafał właśnie tak się elegancko ubierze, czy za takiego właśnie pajaca, że tak powiem. W sensie taki śmieszny kostium czy coś. Ale w ogóle tutaj nie wiem, czy ten skin może ubierać plecak. No chyba może, a tutaj nie ma. Ale no ten skin w ogóle mi się mega fajnie kojarzy. Pamiętam, ja grałam jeszcze wtedy, to jest mega stary skin. I no nie wiem. Jakby miał plecak, to bym może rozważała, czy to jest Rafał. Mamy 68 osób w grze, a mamy tutaj, wiecie, damage, no nie? Damage zadawany nam. Ciekaw jestem, co tam u Eweli słychać, tak szczerze. Taki glutek też mi się wydaje, że chyba nie. Tutaj choć patrzcie się, oni tutaj są... W teamie chyba tak mi się wydaje, bo tutaj sobie razem grają. Ten ma glutka na plecach, tutaj glutek. Także to chyba tutaj coś jest oszukiwane, tak mi się wydaje. No wreszcie znalazłem dużą potkę, niesamowite. Ale wiecie, co my sobie zrobimy? Dzisiaj posiedzimy sobie trochę w strefie, tak mi się wydaje. To może być dobre. Świąteczny skin, no ten event będzie... A właśnie, czy ten event będzie świąteczny? Bo ten event przecież w grudniu będzie i nowy rozdział będzie w grudniu. Niechcący go ciabnął. Ale nie ma plecaka. Ej, patrzcie, wkurzył się na niego. On niechcący jeszcze go przeprasza, daje mu potka, ten go dziabie. No co to ma być, ja się pytam. Jestem ciekaw, czy Ewela już mnie oglądała. W ogóle w strefie to tak nie do końca widać tego mojego... Ej, a jakbym wsiadł do auta? Krzaczor, chodź tutaj. Aha, nie mamy tego, dobra, ale dał przynajmniej potki. Na razie nie widzę nic takiego, co by przykuło moją uwagę i co bym powiedziała, tak, to jest Rafał na 80%. Nawet 80%, bo mnie dała żadnemu skinowi. Także dalej szukam tego wyjątkowego skina i mam nadzieję, że tu teraz coś fajnego znajdę. Ej, zrzucik możemy sobie zamówić. Dobra, biorę w ciemno, widzowie. Zrzucik z leczeniem, bo rzeczy mamy fajne. Myślałam, że to będzie łatwe, ale chyba jednak nie będzie takie wcale łatwe, bo nie mogli jakiegokolwiek skina wybrać. W sensie, no ktoś sobie uwidzi, że chce być kurczakiem na evencie, no to będzie kurczakiem, nie? Ktoś będzie w garniaku albo w jakiejś kiecce do samej ziemi, do ziemi, to będzie w takim czymś. Ej, czemu ja nie wziąłem samochodu? Powinienem wziąć samochód, no ludzie, no... Powinienem wziąć samochód. O, patrzcie się, co mamy, czyli czekajcie, to wykorzystajmy do końca. O! Czy my to mamy? O tym plecaku właśnie mówiłam. Aha, no to strefy się nie dało dalej, no pięknie. Ma ten plecak, a ja mówiłam o tym plecaku. On pewnie nie pamięta, że mi mówił o tym. I miecz taki fajny, kilof, bardzo fajny. Ma tutaj fajne bronie, ma dużo leczenia i patrzcie się, ile ma cegły, ile ma matców. Więc tylko różową skórkę. Czy Rafał by ubrał różową skórkę? 62 osoby i ta druga strefa jak dojdzie, będziemy mogli się bić. On często też tak, zobaczmy, czy jest bardzo daleko do strefy. O kurcze! Czy on dojdzie do strefy później? Pytanie, czy ja tam dojdę. W ogóle pytanie, czy tam jest jakiś balon, czy coś takiego. Jest balon. Ups, tutaj chyba ma mały problem ktoś, bo patrzcie, jak później daleko strefa jest. Ktoś mnie obserwuje. Czy to jest Ewela? Mam nadzieję, że... Nie. A, Rafał, a samochodem sobie podjedzie. Rafał, on często lubi tak w strefie zostać, także jak to jest Rafał i ja o tym plecaku tutaj, wiecie, tak to rozmyśliłam, tak tutaj wywnioskowałam i on mi tylko jedną rzecz powiedział o nowym rozdziale. Mam nadzieję, że to nie jest Ewela. Ej, wiecie co? Nawet jak to jest Ewela, wiecie co zrobimy? Nawet jak to jest Ewela, to pójdziemy Ewelę strollować, okej? Okay? Pójdziemy na koniec Ewelę strollować. Jak jeszcze zajdę jedną osobę z tym plecakiem, to będę rozważać, czy to jest Rafał, ale Renatka, plecak, wydaje mi się, że to będzie to. No i matcy i leczenie. A czekajcie, małe potki i spray, tak? I rybki. Dobra, to jest Rafał. Mam nadzieję, że to nie ona obserwowała. Naprawdę mam wielką nadzieję, że to nie ona. Jeśli ona, no to jest mi trochę przykro. Tutaj się wybijają. Ja bardziej obstawiam, że on bierze właśnie jego jakiegoś John... Takiego zwykły John C. ma taki garniak. Taki typowy gościu w garniaku. Myślałam, że tego skina ubierze. 59 osób w grze. Ej, na kamień! Kamień jest, widzowie, kamień jest w strefie. No i tu jest Jonesy i ten plecak. Nie mówcie, że tu jest, czekajcie. Ktoś ma w ogóle samochodzik, no nie gadajcie. Tylko tutaj matcy, jedynie matcy. Ma drewno, ale nie ma cegły. Rafał raczej cegłę zbiera, bo cegła jest trwalsza. Ale i ta skórka taka, chociaż tamten też miał taką jakąś różową skórkę na broń. Rafał raczej nie ma skórek do broni i to mnie właśnie tutaj zastanawia. Ale tutaj ten gość też jest taki podejrzany, tylko te matcy mi coś nie pasują. I Rafał chyba raczej nie bierze tak trzech broni i chrom by wziął? Chociaż on bierze chrom często. No ten gościu też, tutaj właśnie o tego skina mi chodziło, co wam mówiłam. I plecak też fajnie pasuje, to właśnie może być Rafał też. Bo oni w ogóle mogą się już bić od tej strefy, co przyjdzie. Czemu ja nie wpadłem na ten samochód już wcześniej? Przecież to było potężne. Mam nadzieję, że nie dostanę głowy. Wow! Ty tu był ziomek! Ej, ziomek, Heroldowa ze mną siedzi. Mam nadzieję, że mnie nie porobi. Heroldowa, zostaw mnie, proszę. No dobra, także mam dwóch faworytów. Zobaczymy, kto przeżyje do top 10. Ten, który przeżyje do top 10, to
tutaj go wybieram. Ej, ta Herald ze mną siedzi. Mam nadzieję, że mnie tylko nie będzie atakować. Bo to będzie przykre. Proszę, jak Rafał to wygra. Jak ja odgadam, że ta Renatka to jest on. I tak to szybko zrobiłam. A jemu się akurat widzi w dzisiejszym odcinku wygrać tutaj custom. I dzięki temu zamiast mnie to on wtedy wygra. Dobra, wymieniłem samochód. Chyba nie ma tu... Dobra, nie ma nikogo. Co ten samochód robi? Dał tutaj skimla, wyszedł. Ciekawe, czy założy ten samochód na ścianie. Wow, 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 tu ktoś leci. Nie, 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 nie. Ja się nie chcę strzelać. Dobra, jeździmy samochodem. Bo Ewela mnie prawie nie zauważy. Tylko dobrze by było się jakoś uleczyć, tylko jak? Ej, muszę iść do tej Renatki, zobaczyć, czy ona jeszcze żyje. W ogóle tutaj dużo osób jeździ tymi właśnie samochodami teraz. I ciężko mi, wiecie, muszę czekać dzisiaj, żeby wyszli. Ale lagi na tych full detalach, to jest niesamowite. Mój komputer jest do wymiany. Widzowie, jedna łapka w górę to 1 zł do mojego nowego komputera. Zostawcie łapy. Subskrybujcie oczywiście kanał. Te samochody są dobre. Chciałam, że rozwali tą ciężarówkę, to bym była byłabym aż w szoku. Czekajcie, bo musimy zrobić to w ten sposób. O, czekajcie. O, tak musimy to zrobić, żeby Ewela mnie tutaj nie widziała. Dużo osób tego skina ubrało, czyli to jest w takim razie ich ulubiony skin. Tak mi się przynajmniej wydaje, skoro chcą go na event ubrać. 43 osoby, dzisiaj wygram. 32 osoby i muszę już wtedy obstawić, którym skinem jest Rafał. Mam nadzieję, że dobrze to obstawię. Tutaj ktoś idzie tirem, się schować za tą budką chyba. Dobra, nikt mnie teraz nie obserwuje. No gorzej, jak Ewela już na mnie, wiecie. No najechała. O, to jest ten na lamie, czyli ja już wszystkie skiny... Musiałam przeglądnąć. O nie, bo tu jakiś Mikołaj sobie kampi. Ja chyba tego Mikołaja nie. Ja to Mikołaj chyba, jak to jest bez plecaka, to ja ją widziałam na początku. Artysta Waffle załatwia ze strzelby. Tego widziałam. No dobra, jest ta Renatka. Tylko mnie najbardziej zastanawia, dlaczego Rafał ma skórkę. On może oglądał ostatni odcinek, jak mówiłam, że Rafał nigdy nie ma skórek na broni, bo tak mówiłam chyba w jakimś odcinku ostatnio. I teraz pytanie, dlaczego... jeśli właśnie może dlatego ubrał tą skórkę, żeby mnie zmylić. O nie, 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 ja to muszę tak zrobić, żeby mi skina nie było widać. O, tak musimy zrobić, dobra. O, mamy strefę 35 osób. Teraz zauważyłam, że to jest skórka Miśka. Serduszko przełamane tam jest na pół, więc to może coś, jakieś ma nawiązanie. Przecież to w ogóle nie strzela. Dobra, strefa już coraz mniejsza. 34 osoby. No, na razie mam te dwie moje upatrzone właśnie tutaj skiny. Dwa upatrzone skiny. Tamten i szukamy o ten. Taka zimowa lotnia. No ten ma też skórkę, tylko świąteczną. Ej, czy w nowym rozdziale ma być coś związanego z Miśkiem, dlatego Rafał ubrał tą skórkę, bo Misiek? Ja już nie mam amo, no nie wiem jakim cudem. Rafał raczej tak nie bierze tych trzech broni. Tamten, zobaczmy jeszcze, wróćmy się, ile tamten ma maców. No ten ma dużo, dużo maców. I on raczej tak nie podchodzi chyba, tylko czeka. I to może być tutaj dobre, patrzcie się. Zobaczmy, jak on się będzie budował. 32 osoby, no daję sobie... No może nie powiem tak, bo jeszcze później, jak to nie będzie Rafał, to będzie przypał, ale miałam mówić, że daję sobie rękę uciąć, że to jest Rafał. Na 90% mi się wydaje, że to jest Rafał. Znowu mnie ktoś obserwuje, tylko nie wiem, czy to są widzowie, czy Ewela, nie? No kto by ubrał taki plecak jak nie on? No kto tak siedzi w tych... wszystkich ciekawostkach, nieciekawostkach, w tych przeciekach, jak nie Rafał. No Rafał musiał, no jeszcze mi powiedział o tym plecaku. Ciekawe, czy on to pamięta. Patrzcie, jak on też ostrożnie gra, no bo wiadomo, że stara się jak najdłużej się utrzymać tutaj, żeby na końcu wyjść, zrobić łubu-dubu i wygrać. I mimo tego, że ja na przykład odgadnę, który to skin, to on wtedy wygra. Wtedy będzie przypał. Mamy strefę cały czas, to jest dobra informacja. No czekam, tak szczerze to cicho na tym turnieju. Nie wiem, gdzie oni wszyscy są. No, czy ktoś jest tutaj w ogóle, czy nie? Jeszcze 18 osób, także poczekamy, czy zginie, czy nie. Będziemy jeszcze obserwować tamtego... O, tutaj zobaczmy, bo coś tutaj się... O, w strefie został, a strefa tu już bije dużo. No fajnie, że ja go nie trafiłem z tej pompy, no co? Jeśli się dobija do niego. Weź gościu, odejdź. Ktoś mi chce tu wejść. Coś czuję, że tutaj Rafa może paść. 20. Jestem mega ciekawa, jak to się tutaj zakończy i czy uda mu się tutaj przetrwać, czy on tutaj padnie. No wydaje mi się naprawdę, że to jest Rafa. Już się powtarzam, ktoś tam się w ogóle obił. On tego chyba nie widział. W ogóle, o, zwracam honor, jednak tu się dzieje. Tu się jednak dzieje. Tu ktoś jest, tu ktoś drzwiczki otwiera. Wow, ty, jakie 200 IQ. Wow. Ty, to nie moje. Ale ciemno na tych full detalach. Ło, wow, ktoś tam do niego na fitala i Rafał takie daszki robi. Jestem tylko teraz ciekawa, czy Jonesy, czy tutaj będzie. Spójrzmy trochę słońca. Ej, nie ma Jonesy'ego, Jonesy chyba padł. Uhuhu. Mama mia. Ej, szukam, czy ten Jonesy był, ale chyba go już nie ma, czyli w takim razie została mi ostatnia osoba.
No co? No przecież powinien dostać. Dobra, mamy Rafała, Ewela, Easy Win, wygrywam. To wygrywam. Jak myślicie, co wygrywam? 17 jeszcze tutaj osób zostało, akurat jak popatrzyłam. A 17 to nasza szczęśliwa liczba. Czyli 6 osób już muszę obstawić, ale ja już teraz obstawiam Rafał. No, myślałem, że ktoś tam jest. Oni tutaj jednak widać, że na Renatkę się chyba skupiają na Renatce. Ja cię kręcę, widzowie, ja mam z 5 klatek na sekundę, naprawdę. No, tutaj jedynie co, no to, że Rafał nie jest na Highgrandzie. I co tu się stało? Ale podwala Highgrandy, więc wie, że Highgrandy mają dużą przewagę. Także tutaj jednak miałam mówić, że to nie pasuje mi do niego, ale jednak tutaj naprawił swój błąd. Dobra, leci. Ale zleciał, woho! Dobra, morał z tego taki, że muszę zmienić kompa. O nie, pomowy barwy! O, na białą mają, Rafał to zobaczył i stwierdził, dobra, nawalamy ją, nawalamy, muszę przeładować. O, o kurczę, o kurczę, o kurczę, Rafa, Rafa. Okej, musimy się uleczyć. Ej, zapytam się za chwilę Rafa, czy pamiętasz, że mi pokazywał ten plecak i mówił mit właśnie, czyli ja się zapytałam go, czyli co, będzie lawa na mapie? Tak było. No choinka, no mam 30 amo. No i teraz Highground, no i proszę państwa, mamy przejęcie tutaj Highgrounda i teraz pokazał się tutaj duch walki Rafała, czyli przejmowanie Highgrounda. 10 osób, na koniec mamy tutaj przechodzącą strefę, Rafał od razu już przechodzi, chce być najbliżej strefy, żeby później tutaj strzelać do każdego, kto będzie szedł w jego kierunku, a on będzie miał dobrą pozycję. No nie, no moje nie jest zesprejuje nigdzie. Wydaje mi się, że ta osoba może przejść do finału. Dużo matców, Highground. Fajne bronie, leczenie. Kto to taki jest, się zastanawiam. Czy to jest ktoś znany? No zostaw mnie gościu. Nawet Ananasa ma. Może on powiedział, żeby skórki do broni poubierali, bo nagle wszyscy mają skórki do broni. Oj. No tutaj nabudowane jest tego metalu, więc może być ciężko się przedostać, ale ładnie mu to idzie. Na pewno będzie sobie podmieniał. Tutaj się chroni. No to tutaj widać, że tutaj są praktyki... kilkuletnie grania w Fortnite'a. Okej. No i mamy killa po nóżkach. Czemu on wszedł w strefę? Go to bardzo uderzy. A, bo już strefy nie ma. No gościu. No, no, otwórz się. Aj, no, wiecie, chciałem. Marcelek mnie jeszcze eliminuje. Jej, 3 osoby jeszcze zostały. Myślałam, że to już jest 1 na 1. Nie patrzyłam sobie. No i mówiłam, że ten pan przejdzie do finału. No u niego na pewno wygrał ten Highgrand, bo nie musiał się patrzeć na plecach, czy ktoś go nie podjeżdża, no bo on był sam na tej górze. Mamy PSQ oraz Marcelka. Oj, będzie bitka. O, co ryby znalazł? Widzowie, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, wbijajcie na ten film i pamiętajcie, dzisiaj event.